Marek Wilanowski, Metos Polska, menadżer do spraw kluczowych klientów. Chciałem dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć o urządzeniach firmy PESEL Instrument, które są w stanie pomóc nam zniwelować skutki oddziaływania klimatu na uprawy w dobie właśnie zmieniającego się klimatu, w dobie coraz mniejszej ilości substancji czynnych do ochrony roślin. Niezmierną ważną rzeczą okazuje się mierzenie wszystkich niezbędnych danych meteorologicznych, które determinują rozwój patogenów takich jak choroby grzybowe, jak szkodniki. Również zagrożenia płyną ze strony przymrozków i monitoring suszy staje się też bardzo istotnym elementem agronomicznym w uprawach. Chcieliśmy Państwu zaproponować stację Metos serii IMT, gdzie tutaj możemy za pomocą czujników mierzyć takie parametry jak opad deszczu, temperaturę i względną wilgotność, uwilgotnienia liścia, jak również prędkość wiatru. Budowa tej stacji jest modułowa i dzięki tej budowie możliwość rozbudowania tej stacji w oparciu o dodatkowe czujniki jest bardzo elastyczna i możemy w każdej chwili dozbroić stację wiele różnych czujników, które będą nam pomagać w monitorowaniu różnych zdarzeń na plantacjach. Również tutaj stacje mogą zarządzać całym procesem nawadniania dzięki zbieraniu tych danych związanych z wilgotnością gleb, siły sącą gleby. Dzięki naszemu systemowi API, wygenerowaniu kodu, można te dane współdzielić z obcymi oprogramowaniami i aplikacjami, dzięki którym możemy zautomatyzować procesy nawadniania, czyli irygacji i fertygacji w uprawach polowych. Stacje Metosa są urządzeniami niezależnymi od źródeł zasilania, jak również od sposobu komunikacji, ponieważ każda stacja jest wyposażona w panel solarny i w baterię, dzięki którym jest zapewnione zasilanie. Komunikacja odbywa się na zasadzie telefonii komórkowej. Należy umiejscowić kartę SIM, dzięki której transmisja danych jest permanentna i co 10 minut dane są szczytywane, a co 20 minut dane są zapisywane na serwerze i dostępne z poziomu naszej platformy internetowej, jak również z poziomu aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych. Jeżeli chodzi o dodatkowe serwisy, które firma PESEL oferuje, są to serwisy modeli chorobowych, gdzie jesteśmy w stanie zapewnić modelowanie chorób w różnych uprawach. W tej chwili jest to 30 upraw, 80 chorób. Są to serwisy dodatkowo płatne, ale również bardzo precyzyjna, hiperlokalna prognoza pogody, która pozwala nam zarządzać gospodarstwem, logistyką gospodarstwa, zabiegami. W tym sensie, że mamy sprognozowane okna do siewu, do nawożenia i do oprysku. I dzięki temu możemy bardzo sprawnie zarządzać zasobami maszynowymi, ludzkimi, które posiadamy w gospodarstwie. W ofercie firmy PESEL Instruments są oczywiście urządzenia, które też monitorują patogeny, takie jak szkodniki, czyli pułapki, które komunikują się też poprzez sieć internetową, wysyłając zdjęcia, rozpoznając szkodniki, licząc je i określając próg szkodliwości ekonomicznej patogenu. Mamy też w ofercie laboratoria glebowe, dzięki którym możemy w bardzo szybki sposób określić poziom zawartości azotu w glebie i na tej podstawie zaplanować nawożenie azotowe w różnych fazach fenologicznych rośliny. Wszystkie te informacje są gromadzone na naszej platformie Feed Climate. Dzięki tej platformie te informacje możemy współdzielić z innymi platformami i wykorzystywać je bardziej użytecznie dla takiego rzeczywistego użytkowania.
Co jeszcze mogę na koniec dodać, to na pewno to, że to jest system bardzo elastyczny i może on być dopasowany, dostosowany do konkretnych profili produkcji w różnych gospodarstwach i na pewno zwiększa stopień wykorzystania maszyn takich jak opryskiwacze, ponieważ nasze stacje też określają parametr delta T, który jest bardzo istotny przy zabiegach chemizacyjnych i przy przygotowywaniu mieszanin zbiornikowych. Ważne jest informacja o tym, kiedy należy zrobić zabieg, czy jest to konieczne, kiedy jest to konieczne i gdzie to jest konieczne. Tą informację i tą decyzję można podjąć w oparciu o twarde dane meteorologiczne, które monitorują parametry klimatyczne, które determinują rozwój patogenów, takich jak właśnie choroby grzybowe, jak szkodniki, również chwasty. Jeżeli ktoś prowadzi produkcję ekologiczną i nie używa herbicydów, może kontrolować poszczególne wschody różnych grup chwastów w odniesieniu do sumy temperatur efektywnych i do biologii tego patogena, żeby zrobić to w najbardziej optymalnym terminie, wtedy kiedy będzie to najbardziej skuteczne i najmniej szkodzące środowisku i pozwalające wyprodukować bardzo dobrą jakość produktu finalnego, chroniąc przy tym środowisko i produkując bardzo bezpieczną żywność dla społeczeństwa. Także myślę, że tego typu dane w obecnej sytuacji klimatycznej, w obecnych uwarunkowaniach zewnętrznych, które są podyktowane pewnymi restrykcjami unijnymi, są niezbędne do prowadzenia sprawnej produkcji i ekonomicznej produkcji rolnej w naszym kraju. Dziękuję bardzo.